Wojciech Kilar. Urodził się 17 lipca 1932 roku w Lwowie. Przeżył tam wraz z rodziną okupację sowiecką i niemiecką. W roku 1944, już przed ponownym wkroczeniem Sowietów, matka podjęła decyzję o ucieczce. Ich tułaczka wiodła przez Krosno, Rzeszów, Kraków do Katowic, w których kompozytor mieszka do dziś dzień. Tu znalazł swoją przystań, warunki potrzebne do pracy, niewielkie grono oddanych przyjaciół. Tu przeżył po wspaniałym związku małżeńskim 41 lat ze świętej pamięci panią Barbarą Słomianowską. Wspierając swoje środowisko, większość dla wykonań powierza Śląskim Zespołom Muzycznym, Filharmonii Śląskiej, Zespołowi AUKSO, Kameracie Silesii, która towarzyszy dzisiejszej uroczystości, i Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, która też nagrała wiele jego filmów i muzyki. Jako młody kompozytor odebrał gruntowne wykształcenie, ucząc się w najlepszych swoim czasie, u najlepszych w swoim czasie pedagogów Artura Malowskiego i Bolesława Wojtowicza. Dzięki stypendium rządu francuskiego uczęszczał w Paryżu na zajęcia z Radą Boulanger, bodaj najsławniejszą nauczycielką i inspiratorką kompozytorów XX wieku. W pierwszym okresie twórczości jego droga biegła w sposób podobny do innych znakomitych kompozytorów tego pokolenia, Góreckiego czy Pendereckiego. Po październikowe uwolnienie się od socrealistycznego kagańca umożliwiło zapuśnięcie się potencjału języka awangardy. Wpierw do dekafonia, potem sonoryzm. Jego Rit 62 i Frédéric święciły triumfy na warszawskiej jesieni. Zmiana stylistyki przychodzi z wejściem Wojciecha Kilara i Wielkiejszego. Krzesany, poemat symfoniczny z 1974 roku i Bogu Rodzica z roku 1975 już na zawsze wytyczą dwie ścieżki, którymi kompozytor podąża do dziś dzień. Pełna sił witalnie, wspierająca radość, apoteoza życia, eksplozją rytmów i barw. To Kilar czerpiący ze źródła polskiego folkloru. Na drugim biegu Kilar rozpoczynony, pełen wiary w siłę sprawczą tej kultury. Tutaj tu pod zbrojnych mężów zamienia z czasem kontemplację, żarliwość, głęboką refleksję. Angel stoi przed przykładem. Mista prowadza, Magnificat i Veni Creator do formy liturgiczne, zawsze z łacińskim tekstem. Wojciech Kilar jest przywiązany do naszej rzymsko-katolickiej tradycji. Wielkie momenty w życiu narodu komentuje Kilar dziełami, które natychmiast zyskują akceptację, a wręcz popularność. Exodus w okresie powstania Solidarności, czy Wiktoria po wyborze Karola Wojtyły na tron Piotrowy. Jako człowiek wrażliwy nie pozostaje obojętny wobec tragedii Amerykanów, po zamachu na World Trade Center pisze Septemus. Osobny rozdział w twórczości Wojciecha Kilara stanowi muzyka filmowa, wielokrotnie nagradzana na światowym forum za najwyższy profesjonalizm. Współpracował z wielkimi twórcami Hollywood, z Francisem Fordem Coppolą na czele i wszystkimi czołowymi reżyserami polskimi. Wojciech Kilar, proszę Państwa, jest obsypany deszczem nagród i prosił, żeby nie przedłużać uroczystości, wymieniając te wszystkie nagrody. To też przeczytam teraz, za co otrzymuje nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. Jest to nagroda za bezkompromisową postawę twórczą, której owocem są dzieła trafiające do serc i umysłów najszerszych kręgów polskiego społeczeństwa. Dzięki szlachetnemu w swej prostocie językowi, zakorzenionemu w polskiej tradycji, zarówno pieśni kościelnej opartej na gregoriańskim morale obecnym w naszej kulturze od średniowiecza, jak też wszechbogatej muzyce ludowej, bez której nie byłoby fenomenu Chopina i Szymanowskiego, wyraża Kilar nie tylko swoje własne artystyczne emocje i refleksje. Jego dzieła towarzyszą Polakom w ważnych wydarzeniach życia społecznego i politycznego, ukazując ich los zbiorowy w historycznym kontekście. Dzieła piękne, pełne wiary, budzą nadzieję, zawsze poszukujące prawdy.